Kilkudziesięciu młodych ludzi z województwa podkarpackiego otrzymało stypendia w ramach programu Nie zgubić talentu. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w Domu Kultury Mors w Dębicy. W pięknej, nowoczesnej sali widowiskowej Domu Kultury, odnowionego dzięki funduszom europejskim, przystąpiono do ceremonii wręczania stypendiów przez marszałka województwa podkarpackiego. Program stypendialny Nie zgubić talentu jest przeprowadzany przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie już po raz 12. Ten talent trzeba wyłowić, znaleźć, nie zagubić. Trzeba nad nim jeszcze pracować. To jest wielka rola i zadanie rodziców, wychowawców, ale i także samorząd musi te osoby dostrzegać. Niektóre osiągnięcia są zadziwiające. Po prostu często nie wiemy, że mamy tak zdolną młodzież na Podkarpaciu. Trzeba ją szukać i trzeba ją po prostu nagradzać. Stypendia zostały przyznane za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 32 uczniów, za wybitne osiągnięcia naukowe dla 78 uczniów, nagrody pieniężne na łączną kwotę 100 tysięcy złotych dla 80 uczniów za osiągnięcia indywidualne. Przede wszystkim za Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, za Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiadę Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Chciałbym zostać ekonomistą, najlepiej wykładowcą akademickim na jakimś prestiżowym uniwersytecie, czy to w Polsce, na przykład w Szkoła Główna Handlowa, czy za granicą. Takim moim marzeniem jest Uniwersytet w Cambridge w Anglii. Wśród nagrodzonych przez marszałka województwa znaleźli się uczniowie z Dębicy, między innymi Jakub Stelmach z zespołu szkół imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Kuba, za jakie osiągnięcia otrzymałeś dzisiaj stypendium od marszałka województwa? Za udział w konkursach z Polski ogólnie i z zagranicy, w tym hackathon w Rzeszowie był i CodeQuest. To jest konkurs techniczny? Na czym dokładnie polega? Polega na ogólnie siedzeniu przed komputerem i programowaniu przez powiedzmy tam na przykład 3 godziny, czy tam 24 godziny i zdobyciu jak największej liczby punktów, bądź zrobieniu aplikacji, która zadowoli jurorów i wygra konkurs. Piękną oprawę uroczystości stanowił chór z Mielca, który wykonał kilka pieśni a cappella.